W tym wideo opowiem Ci nieco o zasadach badań lotniczo-lekarskich pilotów na klasę drugą, ale konkretnie w mojej przychodni we Wrocławiu. Oczywiście mających na celu ich super szybkie zrobienie, najlepiej podczas Twojej jednej wizyty u lekarza, czyli u mnie osobiście. I chodzi tutaj głównie o pilota samolotu turystycznego, czy szybowcowego, czasami balonu, czyli tam powiedzmy SPL-ka, czy PPL-ka, czy tam jakieś inne licencje. I w ostatnim czasie niestety mam znaczny wzrost liczby badanych zarówno kandydatów, jak i przedłużających. I jest to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, rośnie grono osób, których stać na latanie, być może i Ciebie, rośnie ta klasa średnia, ale po drugie, wykruszyła się nieco ilość lekarzy lotniczych w województwie dolnośląskim. No i ci, co pozostali, musieli jakoś tam przejąć tych lotników. Aby Twoje badanie na drugą klasę przebiegło sprawnie, musisz w swoim miejscu zamieszkania zrobić następujące wyniki. Morfologia krwi, OB, glukoza natrio, czyli cukier, cholesterol z rozbiciem na frakcje, czy to są HDL i LDL, trójglicerydy, ogólne badanie moczu, EKG oraz audiometrię tonalną. Natomiast jeżeli chorujesz na jakieś ciężkie lub przewlekłe choroby, przygotuj dodatkowo istotną dokumentację medyczną, a nawet weź pisemną opinię od swojego lekarza, ale w formie jakiegoś zaświadczenia. Dobrze, żeby się wypowiedział, czy w jego opinii Ty możesz latać, czy nie. Oczywiście ja tam opinię daję końcową, moje zdanie jest decydujące, no ale na pewno to troszeczkę mi pomoże. No, przykładowo może być to kardiolog, neurolog, diabetolog, czy jakikolwiek inny specjalista, który Cię leczy, leczył lub się Tobą opiekuje. Także powtarzam jeszcze raz, pomoże mi to zdecydowanie w szybkim podjęciu decyzji orzeczniczej, bez jakiejś istotnej zwłoki, żebyś tam nie balansował, nie siedział na krawędzi, nie wiedział, co się z Tobą będzie działo, a być może również pomoże Tobie w przejściu badań. Jeżeli już to wszystko zebrałeś, to weź sobie telefon, zadzwoń do mojej rejestracji telefonicznej. Numer 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Umów się na jakiś dogodny dla Ciebie termin. Z reguły, jeżeli chodzi o termin, to nie przekraczam kilku dni roboczych. Często jest to nawet możliwe tego samego dnia, ale wszystko zależy od tego, ilu mam pacjentów, bo nie tylko badam lotników czy kandydatów na lotników, ale również zajmuję się medycyną pracy. Także badanie lotnicze to nie jest takie, że tylko przyjdziesz i wyjdziesz. Wymaga troszeczkę więcej organizacji. No, alternatywnie, jeżeli jesteś sprytny w internecie, masz link do mojej rejestracji internetowej w opisie do tego wideo. Strona jest krasnicki.com.pl, www.krasnicki.com.pl lub dariuszkrasnicki.com. Oczywiście zamieściłem te linki w opisie do tego wideo. No, może się zdarzyć sytuacja, że masz problem z robieniem tych badań u siebie, ale wtedy po prostu musisz mi napisać maila, opisz, o co chodzi i jakieś rozwiązanie na pewno tam znajdziemy. Ja wtedy postaram się zorganizować to wszystko we Wrocławiu, ale jeżeli chodzi o osoby dojeżdżające do Wrocławia z daleka, to no raczej nie dostaniesz orzeczenia tego samego dnia. Głównie chodzi o czas oczekiwania na wyniki. Są też inne sytuacje, że masz naprawdę jakąś bardzo skomplikowaną sytuację losową, wymagającą szybkiej akcji. No, jutro masz zawody, a coś tam się wydarzyło, bijesz rekord świata tam w czymś tam, prawda? To wtedy skontaktuj się na maila, no i też jakieś tam rozwiązanie sensowne znajdziemy. Samo badanie u mnie trwa około godziny. W zasadzie jak już przyjdziesz, to wychodzisz z orzeczeniem, natomiast zdecydowanie wymagam wcześniejszego umówienia się ze mną. Tak jak powiedziałem, nie jest to, że ja tam tylko na Ciebie popatrzę
i wszystko jest zakończone. Jest troszeczkę konsultacji specjalistycznych, które wykonuję na miejscu. Ci lekarze specjaliści nie są zawsze u mnie obecni, także jeżeli tak przyjdziesz sobie z ulicy, to no, możesz nie zostać pozytywnie załatwiony do samego końca. I po tym moim badaniu, jeżeli nie wyszło nic niepokojącego w Twoim stanie zdrowia, to dostaniesz od razu gotowy certyfikat, z którym możesz tam jechać na lotnisko, czy gdziekolwiek jechać nie musisz. Czasami Urząd Lotnictwa Cywilnego wymaga zatwierdzenia mojego certyfikatu. Dotyczy to sytuacji, jeżeli masz kilka ograniczeń zdrowotnych, miałeś tam jakieś choroby, szczególnie serca, czy oczu, czy czegokolwiek. No niestety, ja robię wszystko, aby zrobić to jak najszybciej. Natomiast urząd jak urząd, lekarz, naczelny lekarz lotnictwa cywilnego odpowiada w ciągu kilku dni. No i tak w dużym skrócie wyglądają zasady badań w mojej placówce medycznej. Jestem w stanie zrozumieć, że naprawdę masz większą ochotę latać, niż się u mnie badać, ale zrobię wszystko, aby część lekarska z udziałem Twojej i mojej osoby przebiegła miło, łatwo i przyjemnie, na ile badania lotnicze mogą być takie przyjemne. Niektórzy z Was pytają mnie, jakie mam szanse przejścia takich badań lotniczych klasy drugiej. Szanse masz duże. Najstarsza osoba, która dostała u mnie orzeczenie pozytywne, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ma ponad 80 lat, także jest ciągle aktywnym pilotem szybowca. Bardzo miły starszy pan, Nestor, że tak powiem, polskiego lotnictwa. Także Twoje szanse, jeżeli jesteś młody, zdrowy i piękny, są bardzo duże. No nie mówię, że jeszcze bogaty. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz lotniczy, na razie klasa druga uprawnień, być może kiedyś pierwsza, jak ULC zorganizuje jakiś kurs doskonalący. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy i tutaj inny filmik dotyczący personelu lotniczego i zasad jego badania.